surprise, motherfucker. Walk like I built this town. Step so light, I barely touch the ground. Everybody wants to know how. Brick by brick, I put them in the ground. No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony i kolejny odcinek z The Forest, tym razem seria single player, bo jak wiecie, jeżeli dobrze obliczyłem, to wczoraj widzieliście pierwszy odcinek z multiplayera, znaczy inaczej, może nie tyle, że pierwszy z multiplayera, ale pierwszy z serii gry z widzami. Tak więc w dzisiejszym odcinku już zajmiemy się swoim takim typowym save'em. I teraz tak, kilka ogłoszeń parafialnych. Mianowicie, ostatnio napisaliście mi, dwie osoby mi zwróciły uwagę, takiego fajnego tipa powiedziały, że odnośnie nagrywania dobrze by było, jeżeli bym zmienił z color grading z original na epic, i czym prędzej oczywiście to robię, bo może faktycznie, jeżeli to ma skutkować długofalowo, jeśli chodzi o moje filmy, lepszą jakością obrazu i lepszym, tak naprawdę odbiorem przez was, no to czym prędzej jestem w stanie to zdzierżyć, przyjąć i podziękować przede wszystkim. Chylę czapkę z głów. Tą uwagę mi przesłał Kordian na Facebooku. Pozdrawiam cię, Kordianie, oraz Mr. Games, którego także pozdrawiam bardzo, bardzo, bardzo gorąco. I to jest tak, to jest właśnie odnośnie tego color gradingu. Jeszcze jedną rzecz dostałem od Łukasza, to już dosyć dawno, ale dopiero teraz tak naprawdę w kuwoli przypomnienia o tym mówię. Jeżeli jest ciemno, stosuję color grading ten na samym końcu, M131, ponieważ, no, nie oszukujmy się, jest o wiele, wiele lepszy niż oryginal, który stosowałem, original, który stosowałem do tej pory. No, tak więc, dobra. Epic, zaje fajnie. Tutaj mamy jeszcze, widać, niedokończoną moją budowlę. Nic ciekawego tutaj się nie dzieje, oprócz tego, że w dzisiejszym odcinku, kochani, nie będziemy kończyć tego dachu. Czy może... O, tych! I żeby mi to było ostatni raz! No, bo cię kuźwa na torebkę... I tak już to zrobię, ale na torebkę cię przerobię. Jezu, lizard skin, dobra. Aha. Czemu wy mi nic nie... Dobra, już przestań się przeglądać jak baba 10 minut w kurde w lustrze. Nie no, I love women. To tak więc żartuję, nie, one tak nie robią. One są miłe, kochane i w ogóle, zwłaszcza ta jedna moja. Tak, dokładnie. Znaczy nie, żebym miał więcej, nie. Dobra, nieważne. Nieważne, bo to wchodzi na cienki temat! Słyszałem klapnięcie dziobem. Czy ja dam radę, kuźwa, wam powiedzieć, o co mi chodzi? Nie wiem. Dobra, no nieważne. No idę sobie tędy. O, kwiatek. Idę sobie tędy. O, kwiatek. Idę... O! O! Czuję się jak Małgosia w lesie, która tylko zbiera te okruszki takie. Właśnie, jednej rzeczy wam nie powiedziałem, która też jest istotna. Popatrzcie, tu mam blueberries, nie? Ja mam 60 ich, aczkolwiek jest od patcha 0.31 wdrożony maksimum tych blueberries, które mogę mieć w tej pochwie tutaj z królika. I jest to sztuk 30, no tak więc wszystkich jagódek po 30 sztuk możemy tu mieć. Fajnego tipa także dostałem, fajny pomysł, który spróbuję chociaż częściowo zrealizować dzisiaj, jak się troszkę rozjaśni. Mianowicie tutaj, w tym miejscu, tu o, to co tu widzicie, to będzie parking,
dla moich LOXLEDów. Tak, to jest po prostu idealne rozwiązanie, żeby mi to wszystko tutaj nie stało. Znaczy, ja lubię, jak mi stoi, ale no bez przed... Czekaj, Andrzej. Teraz pomyśl, jak zgrabnie się wycofać z tego, co powiedziałeś. Jak zgrabnie pokazać, że to było wszystko przemyślane i wcale nie walnęłeś największej głupoty w życiu. Debil. Dobra, nie, ale na poważnie. Ja lubię, jak tutaj te drewienka sobie wszystkie stoją w tych LOXLEDach, ale no powinien być porządek. Powinien być porządek, tym bardziej, że zauważyłem, kochani, jedną niefajną rzecz i to taką bardzo niefajną. W każdym z LOXLEDów miałem tutaj po 7 bali drewna. Po 7 bali drewna i nie wiem dlaczego, nie wiem czym to jest spowodowane. Te LOXLEDy oczywiście u mnie stoją dosyć długo, ale wracając do tematu, nie wiem czym to jest spowodowane, aczkolwiek no, z tych 7 LOXLEDów nie wszędzie było te dawne 7, tak? Czyli na przykład położę tutaj LOXLEDa, w nim 7 bel, no i tak jak to widzicie, po 3 tygodniach demy na to wracam i tutaj jest na przykład 5 LOXLEDów. Nie mam pojęcia, jakim cudem to jest, że tak powiem, zrobione. W ogóle to nie miało sensu, to zdanie, nieważne. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że nie wiem, kanibale chyba w nocy przychodzą tutaj na żer i mówią: o, dawaj, weźmiemy mu tutaj te parę naszych tutaj belek i weźmiemy sobie, będziemy, nie wiem, te belki spuszczać z góry, żeby to tak fajnie wyglądało, nie? No, tak więc... Nie wiem, czy to jak te debile chodzą, to te belki wypadają. No nie wiem, kochani. Jeżeli wy wiecie, to możecie mnie w komentarzu wspomóc, bo no, ja mówię, ja staram się do wszystkiego raczej sam dochodzić, ale no pewne rzeczy, no też jednak potrzeba do tego pomocy, tak? Tak więc, no dobra, tak to wygląda. Ja to sobie zrobię już zawczasu miejsce. Uważaj, bo tam jest debilu. No, okej, dobra, wiem. Wiem, kochani, tam jest pułapka, którą nie wiem po co w sumie w tym miejscu wybudowałem, ale spoko. Wiem, że te pułapki wybuchowe cieszą się bardzo uznaniem. Po prostu wybudowałem 3 ostatnio pułapki i już nie ma ani jednej. Jak piznęli w nie, no to jest po prostu masakra pod tym względem. Dobra, tu jest pełne. No, widzicie, tu już wszystko mam prawie pełne, nie? Tak więc pod tym względem jest fajnie, chociaż... O, teraz mam pełne, tu też mam pełne, tu też mam pełne. No dobra. Kicuś, macuś, picuś, ciciuś. Ej, gdzie to jest? Stąd. Nie chcę kolejnego, tak o. Dobra, tak więc czym prędzej... może jeszcze to? Tak, jeszcze. Czym prędzej robię tutaj miejsce po to, ażeby postawić nasz płot, który będzie służył za jakieś takie... I co chciałem powiedzieć? Nie wiem, co chciałem powiedzieć. No za takie po prostu miejsce, wyznaczenie miejsca na boksy. Nie mylić z termoboksami. Ej, poszedłem spać, kurczę, tak już późnym wieczorem, a tu dalej... Sorry, to moja wilcza natura. Taka trochę, wiem, niedojebany ten trochę wilk był, ale no... No ja jakoś tak nie mam weny, żeby tak bardziej tak wyjść, wiecie. No nie, bo jeszcze ludzie pomyślą, no patrzcie, tu też mam pełno. Ty, to wiecie co, może dopóki się rozjaśni, znaczy albo dopóki się nie rozjaśni, to my może sobie tutaj wrzucimy te parę... Ile mam? 38 logów. Dobra. Andrzej, nie kombinuj. Skończ ten dach. Widzowie na pewno by chcieli widzieć, jak ten dach wygląda. Tak właśnie! Ty debilu! Czemu tego dachu jeszcze nie dokończyłeś? Przecież zacząłeś, to skończ. Prawdziwy facet jak zaczyna, to kończy, a nie... Co ty sobą reprezentujesz? Dobrze, przepraszam. Już czym prędzej to naprawiam i zaczynam kończyć ten dach.
Tak więc, you're cold and wet. No mokro to mi zawsze. Fu, to nie było fajne. Jesteś w ogóle... Nie masz jakiejś w sobie takiego grosza dobrej kultury, wychowania dobrego, nic. A fu, unsup. Kochani, po prostu, wiecie co... A czemu ty, ptaszku, mi tutaj latasz? I to jeszcze, kurwa, perfidnie przez podłogę przeskakujesz. Znaczy, przeskakuje, przenikasz. Jesteś jakiś... Widziałeś ducha? Był kiedyś taki film. Nie, pewnie nie ten, z Whoopi Goldberg. Nie wiem, czy wy nawet pewnie nie kojarzycie tej aktorki, Whoopi Goldberg. Jezu, Whoopi Goldberg to była jedna z lepszych aktorek, jakie... Znaczy, nie chodzi o to, że ładna czy coś. Znaczy, inaczej, każda kobieta jest ładna. Każda kobieta jest piękna na swój sposób, tak? To nie jest tak, że nie ma brzydkich kobiet. Są to tylko po prostu biedne. Ale podlizujesz się babom, a ty kurwa, i tak nie zamoczysz. No, tak więc aktorka pod tym względem była super. I właśnie ona grała w tym filmie Zobaczyć ducha razem z Patrickiem Swayze. To ten, co tam bioderkami wymachiwał w Dirty Dancing. And all the time of my life. Jakoś tak to szło. And I'm never waiting, waiting for. And I swear, if the day. Brzmisz jak ranny łoś. No wiem, wiem. Ale kurczę, no dalej się... Ej, czemu ja tędy idę? Tutaj chciałem wyjść. Tutaj chciałem wyjść. Dalej się nie robi jakoś, nie wiem, mega jasno. Chyba coś źle wycyrklowałem. Godzinę. Dzień dobry. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś. No chodź. No chodź. No chodź. Okay. Nie, tu raczej nie ma nikogo. No chodź. No chodź, ty krokodylku, ty Aladynku, ty mój. No chodź. Przerobię cię na torebkę. Kury! Przerobię cię na torebkę Prady! Dobra, Lizard Skin. Wiecie co? Zrobienie tutaj z bazy, znaczy wybudowanie tutaj bazy, czekajcie, zrobienie. Zrobić to ja mogę dużo rzeczy. Ej, coś tu uderzyłem, tylko nie wiem co i chcę to teraz naprawić. Halo, chcę to naprawić. Halo. No dobra, nie ma. Tego żarcia nie potrzebuję, ale i tak może bym się najadł. Dobra, trzeba jeść, pamiętajcie, jedzenie pomaga wam w utrzymaniu dobrej kondycji i to jedzenie, te takie mięsa, albo ryb, albo czegokolwiek, bo jeżeli jecie same batoniki, to dupa wam kurwa rośnie i później wyglądacie jak ja. No, tak więc musicie uważać tutaj na kondycję. A pamiętajcie, kondycja jest mega ważna, bo tak jak po raz 6580 zwróciliście uwagę, iż moja kondycja spada o wiele, wiele wolniej niż wasza. Jak ja to robię? No, dieta, zdrowe odżywianie, wiecie, codzienne ćwiczenia, dbam o dobre nawodnienie organizmu i dlatego jestem infected i muszę aloe zjeść. Dobra, czekaj. Tak o. Jeszcze raz. Nie, tutaj B. Co ja chciałem? Popatrzcie, ważę 155 LGS. Nie wiem, co to jest. LBS to są te jakieś tam angielskie chyba... angielskie co? Jednostki miary wagi, ale nie wiem, ile to jest kilo. No, w każdym bądź razie pewnie coś koło 75-80, nieważne. Atletyzm, czyli kondycja i tak dalej. Szóstka, na szóstkę. Powiem wam, że nie wiem, czy da radę mieć więcej, niemniej jednak to wpływa na naszą kondycję ogólną i na szybkość biegania, częstość biegania i tak dalej. A, i stręcz, siła, no to tu chodzi o jak wielkie bubu robimy tym zasrańcom. Dobra, no, światło nas rozświetla, nam zostało 28 logów. 8 logów tylko zdążyłem w tym czasie przenieść, no ale dobra, no już zacząłem, to już tak chociaż tą jedną skończę, nie?
Tak więc tak to wygląda. I przypominam, ścinanie drzew, częste bieganie, pływanie przede wszystkim rozwija cechę atletyzmu i to ona, przypominam po raz enty, jest odpowiedzialna za wolniejsze, kurde, czuję krew w buzi. Okresu chyba dostałem z zęba. Albo może i nie. Nie wiem. Przyznacie, który macieczkę. Ja, ósemka. Zajebiście, jak zwykle ty. Ile ja mam z tobą problemów! To ty nawet nie wiesz. Niby ósemko jesteś, ale żebyś tu była zębem mądrości, to... To nie powiedziałbym. Mam niby trzy, ale i tak ten... Nie czuję się przez to mądry. Choćbyś miał i 4, to byś nie był mądry. Albo 16, albo 32, albo... Dobra, nieważne. Okej, 24 logi. No dobra, skończę to, skończę i uda mi się chociaż jedno skończyć. To przynajmniej będziecie widzieć, jak fajnie dach wygląda. I później będę tak naprawdę sprawdzał, czy uda mi się tą budowlę dokończyć. Znaczy, na pewno mi się uda dokończyć, ale... O co tobie chodzi? Jak dokończyć? Co ty w ogóle? My cię nie nadążamy nad tobą, no? Okej, okay, dobra. Faktycznie, no może być coś takiego, że nie nadążacie nade mną, bo ja mam, tak jak powtarzam zawsze, 50 tysięcy pomysłów na minutę i strasznie jestem, może nie tyle rozkojarzony, ale w gorącej wodzie kąpany, tak? Taki Jasiu wędrowniczek, kurwa. Jasiu skaczasiu. Czyli, że trochę tutaj porobię, trochę tam porobię, czyli tak naprawdę nic nie porobię, nie? To wiele osób na pewno to będzie, że tak powiem, irytować. No ale no to wtedy najzwyczajniej kończy się wtedy subem i ani ja nie jestem wkurzony, ani ta osoba nie jest wkurzona. No po co mamy... Buuu! Tak właśnie, wpadłem jak śliwka w kompot. Po co mamy sobie, wiecie, psuć jakąś tam powłokę tą taką naszą nerwową, wiecie, powłokę nerwową, no, kretynie, słuchaj siebie, co ty mówisz. Naszą, tak, naszą sferę nierogenną, nie. Nie, to nie było, not funny w ogóle, at all. Swoją drogą, Jezu, ja wam już dziękowałem na bank wczoraj, bo wiem, że za chwilę, czy za niedługo będę nagrywał z widzami odcinek, który opublikuję wczoraj, a ten odcinek, który będziecie, znaczy, ten odcinek, który oglądacie teraz, jest opublikowany dzisiaj, czyli to jest czwartek, tak, a nagrywam go we wtorek, żeby było proste. Kolejna sprawa, wczoraj będzie odcinek, który będzie nagrywany dzisiaj, czyli to jest we wtorek, a będzie puszczony w środę. Boże, ty widzisz i nie grzmisz. Nie, ale teraz to specjalnie zrobiłem, bo naprawdę to chciałem taki misz-masz zrobić, naprawdę. A i pijcie wodę z tego wszyscy, bowiem to jest... Dobra, nieważne. To nie, bo urażę osoby wierzące jeszcze. A co chciałeś powiedzieć? Pijcie z tego wszyscy, bowiem to jest kielich ciała duszy mego, coś tam, nie, to nie tak szło. Kielich krwi mojej, o. Tak właśnie, nie, no dawno nie byłem w kościele. Dawno. Znaczy ostatnio na pasterce byłem, ale to stałem przed kościołem, czyli de facto w kościele nie było. Badumc. Tak więc, nie, ja ogólnie powiem wam, że jestem ateistą, nie wierzę w Kościół może i nie wierzę w Boga, ale szanuję przede wszystkim, jeżeli ktoś wierzy i broń Boże się nie wyśmiewam z tego, bo no nie, no to nie jest fajne, jak z kogoś się wyśmiewacie, to jesteście tak naprawdę niefajni i nie powinniście tak robić. Jeżeli chcecie być prawilnymi gryzoniami, to pamiętajcie, że musicie być dla innych mili. Nawet jeżeli ktoś wam... No może, dobra, jak wam ktoś zajdzie za skórę, to zniszczy skurwysyna w zarodku, żeby więcej nie mógł się, nie wiem, rozmnażać, bo głupich się nie sieje, oni się rodzą. Ale jeżeli ktoś, wiecie, no jest... Widzicie, że ma...
O, zaczęło padać, to dobrze, bo zaraz będzie dach i nie będzie mi padać do środka. Nie będzie kapu kapu. Jeżeli po prostu widzicie, że no ktoś, komuś brakuje wiedzy na jakieś tematy, a wypowiada się, bo chce zabłysnąć, a nie sypie, no nie posypał się brokatem, tak, no to olejcie to, nie ma sensu, macie zachować klasę, pamiętajcie, nie zniżać się do poziomu tego debila, z którym, dajmy na to, prowadzicie konwersację. Znaczy, ja mam takie właśnie marzenie, że jak chcę stworzyć swoją społeczność, to ta społeczność ma być dzieciaczkami ogarniętymi. To na pewno tego będę od was wymagał i będę, no może nie tyle egzekwował, bo nie mam jak tego egzekwować. Znaczy w komentarzach, na pewno w komentarzach, jeżeli coś nie tak będzie, no to wam zwrócę uwagę. Ale mówię, no między sobą bądźcie mili, kochani, bo jesteśmy jedną wielką armią, która podbija YouTuby. Może nie jakoś tam nadzwyczajnie dużo, ale w ogóle zgubiłem główny wątek, bo wiecie, od czego się zaczęło? Ja chciałem wam podziękować za to, że w dniu, jak to nagrywam, mam, kochani, 410 subskrypcji. To jest pod tym względem tragedia. No to jest pod tym względem tragedia. Nie wiem, skąd wy się bierzecie. To jest piękne, a jednocześnie takie motywujące, w cholerę motywujące. No i zobaczymy, jak długo ten trend się utrzyma. Mam nadzieję, że jak najwięcej. Mam nadzieję, że duży wpływ, na pewno duży wpływ, jestem pewny, że, czekajcie, 4 logi, dobra, to może wezmę w ten sposób. Mam nadzieję, że to jest też duży wkład was, a nawet jest wasz, Boże. Nawet jestem pewny, że to jest też duży wkład wasz w rozwój mój kanału, bo pewnie tam wiecie. Hej, Zenek, słuchaj, bo ja wczoraj oglądałem takiego szeferala i on ma zajebiste filmy, wiesz? Jest taki głupi, jest fajny gada, czasem coś mu się tam uda. Suchary napierdala jak lepiej niż Strasburger. No. Tak więc weź go obejrzeć. No ja ci wyślę na Messengerze. Wyślę ci na Messengerze. Albo zobacz, patrz. Pokażę ci jego filmik. No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie. Szewera z tej strony. Ten, który chce wam pokazać inny świat gier. A no w sumie fajnie gada, no. O ty, popatrz, w niektórych nawet ma kamerkę. Ale ma krzywy ryj. No, tak więc mniej więcej tak to wygląda. Ale dobrze. Przynajmniej... Jeeeej! Tylko dlaczego ja mam tutaj taki prześwit, kurwa, jak dziewczyna, która pracuje, nie powiem w jakim zawodzie. Jak to wypełnić, hej? Może ja coś zepsułem po prostu? Może powinienem... Nie, może... Dobra, wait a minute. Albo nie, tym się zajmiemy później, tym prześwitem. To możecie mi mniej więcej powiedzieć co i jak. Ale okej, dobra, idziemy postawić przede wszystkim nasze, jak one się nazywają? Nie, to nie są plany. Postawić nasze piękne szkice. Nie mogę. Can't carry. Of course, because I'm not hungry. And iść. O, właśnie, zapomniałem. Jezus Maria, zapomniałbym o tobie. Mój kochany widzu, jeden drogi, mój kochany widzu, jeden z wielu. Pytałeś się mnie odnośnie poradnika i pytałeś się mnie, jak znaleźć królika, jak złapać królika. Ale żem rymował. Czy ty czujesz, że rymuję? Zaraz robię jakiś diss, ty, i wyjdzie z tego zajebisty Greenpeace. I w ogóle później będą miliony wyświetleń, a z tych miliona wyświetleń będzie milion łapek w dół. Dobra, nie wyszło już. Chciałem być fajny, nie wyszło. Dobra, tak więc odnośnie poradnika, to ja ci odpowiedziałem od razu w tym komentarzu, ale jeśli chodzi o łapanie zwierząt... Jezu! Jezus Maria!
Nie, 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 no szlak mi jasny trafi. Oj, mi serce bije. O. O, dobra. Okej. Okej. Na spokojnie. Tak nie może być. Nienawidzę tej gry. I hate you game! Dobra, odnośnie tego, jak łapać, co? Królika, tak? Dobra, jak łapać królika. Musisz, mój drogi, zbudować pułapkę na zwierzęta. Popatrz, najpierw, o, najpierw sobie zbuduj w bazie rabbit cage. Rabbit cage pozwala ci na trzymanie tutaj, tak jak jest napisane, store live rabbits in a cage and watch them multiply. Dwa króliki, jeżeli włożysz do tej klatki, one się będą kochać, bo pamiętajcie, nie bzyka się, nie seksi się, ani nie, tylko się kocha z kobietą, czyli, znaczy w sensie królik z królikiem, tak? Królik z kobietą królikiem. Ale do czego zmierzam? I tutaj te dwa króliki będą się rozmnażać i będą dużo królików tam będzie. Będą dużo królików tam, tam, tam. W tym rabbit cage. Druga rzecz, która jest ci potrzebna, mianowicie jest to... Już ci pokazuję. Już ci pokazuję. Już, 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 już. O, już. Już, tylko nie mogę tego znaleźć. Animal trap. Animal trap. Budujesz animal trap, jak Max Kolonko to robię, wiecie, po amerykańsku. Po amerykańsku. Animal trap. I to wygląda mniej więcej... Widzicie tam, co tam jest? Cipciuś. Odpitol się od mojego domeczku. Dobra, ja sobie podejdę tak na... O, tutaj, widzicie? Znaczy, widzicie, widzisz? To wygląda w ten sposób. To jest zamknięte. Do tego podchodzisz, naciskasz E i ono się otwiera. I teraz, mój kochany, weź pod uwagę, że to działa z opóźnionym zapłonem, tak jakby. Czyli to nie jest tak, że ty coś zbudujesz i zaraz coś tu się złapie. Nie. Postaw to obojętnie gdzieś tam w lesie, niedaleko swojej wartowni, swojego zamku i co jakiś czas sprawdzaj tutaj, czy coś się złapało. Będziesz widział, jeżeli ta powiedzmy klatka będzie zamknięta. Wtedy do tego podchodzisz, patrzysz, czy w środku jest królik. Musisz delikatnie najechać tak jakby na królika i wtedy naciskasz E. I on go łapie, postać go łapie za uszy. I go możesz wtedy dać do rabbit cage'a. Wkurzyłem się. No. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o te rabbit cage'e. Give me your bones. No, tak więc to by było na tyle. Teraz jeszcze chcę postawić na szybko te plany, aczkolwiek czekam, aż on się rozgotuje tutaj, bo jestem głodny. Muszę się nawilżyć. Dobra, nawilżyłem się. Powiem wam też... Odnośnie tak, to już znowu zmienię temat, ale no wiecie, odnośnie tej motywacji, że jest was coraz więcej, odkąd właśnie systematycznie was przybywa, nawet mimo, że mam zły humor, powiem wam, jestem w stanie, nawet jak dajmy na to nagrywam, bawić się o wiele lepiej z samą grą, niż to było na początku. To co, ja tu już nie mogę nic... Aha, no tak, bo to... Ale żebym tych kości dodał. Dobra, tu nie będę nic... A może ja sobie zapiszę jeszcze? To jest mega ważne. Tak więc naprawdę. A, i od kiedy mam outro? Tam też był jeden komentarz.
Ja to stwierdziłem, że odpowiem w tym wypadku przede wszystkim tutaj. Outro mam od tamtego filmu. Jest to prezent od Daniela, Dumplay.pl. Powiedział, że mogę sobie użyczyć, brać jego intro. O! Chodź tu. Chodź tu, Zdziro. No chodź. Ole! Lasso! Ole, ty karuzelko, ty. Seriously. Ty no co, ona będzie się tak kręcić jak Happy Wheels? Hahaha! A ty głupia pizdo, ty! Ale drzesz ryja. Dobra, idę cię kurwa posmażaną parówko brać. Tak właśnie, gryź glebę, bladzio jedna. Aha, odnośnie tego poradnika o Wixpear. Widzicie to tutaj? To takie świecące się, to jest Wixpear. To jest Wixpear, które możecie, którego możecie sobie tutaj włożyć. O tak, o, pokażę wam. Ej, ej, halo, nie, nie chcę się napić. Wixpear Collected, widzicie? Wixpear Collected i żeby zrobić z niej dodatkowo tą Upgraded Spear, to potrzeba tak, czekajcie, tak, jakoś tak. A, nie mam trzech kości. Dobra, trzy kości i dwie bodajże szmatki. Jakoś tak. No, tak więc to by było na tyle i teraz możemy w końcu zrobić sobie te szkice tutaj. Tylko potrzebuję jedną rzecz. Potrzebuję jedną rzecz. Albo może nie... Ja bym ogólnie potrzebował terenu takiego równoległego. No bo popatrzcie, jak postawię to tutaj... To albo może to zrobię tam. No ale tutaj z kolei... Mam lekkiego ząka, wiecie co? Bo tutaj też jest od groma jakieś nierówności. A co wy na to, żebym wybudował na wodzie taki plac od groma wielki? Ale ich tam jest dużo, widzicie to? Raz, dwa, trzy, cztery. Dużo kości by było. Od groma plac taki wielki i wtedy tam Loxledy wszystkie trzymał. Nie wiem. Drom ryja, nie wiem po co. Nie będę kombinował. Zrobię sobie tak. Zrobię to. Postawię tutaj. Ile tutaj wejdzie, tyle wejdzie. B. Tylko wiecie co, to kochani, może trochę potrwać to budowanie, bo ja chcę zrobić nie stick fence, a bone fence. Albo rock wall. Nie, zrobię rock wallem. Ładniej to będzie wyglądać. Okej. Wait a minute. Zróbmy tak. Zróbmy... Ej, ej. Halo. Zróbmy w ten sposób. O. O. Ciach. Nie wiem, czy robię to prosto. No, halo. Tak. Nie, nie, nie. Trochę za daleko. Tutaj. To będzie, wiecie, to będzie taki wstępny projekt. I zróbmy to. Tak.
Okej. Dobra. Subcio. Tylko ja jeszcze bym chciał 17 kamieni, okej. Wjazd by był w te... Nie, w tę stronę. Z tej strony. Nie! O, dobra. Takie wej... Kurwa, lepszego wejścia nie mogłem. No po prostu nie mogłem zrobić, nie? Dobra. No dobra, nieważne. W ten sposób. I teraz tak. Znowu się robi ciemno, wiem. O, a w środku możemy zrobić stick fence'a, właśnie. Właśnie, Andrzej, jesteś zaje fajny. Albo bomb fence'a. Cia. Chyba trochę za małe, co? A dobra, może być. Dobra. No, może być. Następne. To trochę mozolne będzie, ale... Czego już... Czego to się dla was nie robi, co? Bonfense. Ciach. Dobra, nieważne. Następne. No, jak ty tak będziesz budował, to my to tutaj z rok będziemy to oglądać. Nie, a część też będę po prostu budował poza waszym okiem, tak jakby, żeby nie przedłużać. Bo to nie ma sensu, żebyście jakoś tam musieli czekać. Bonfense. W ten sposób. Dobra. Idziemy się przespać. Idziemy się czym prędzej a jeszcze się musimy najeść. Hej, halo. Dobra, super. Zapiszmy to sobie. Dobra, teraz idealnie już wstaliśmy, skoro świt, tak więc znowu muszę zjeść, dieta musi być utrzymana, 5 posiłków dziennie i gotowi do pracy. Gotowi do pracy, ale jak zwykle mi tutaj coś przeszkadza. No to może być nawet ładne, ładne, naprawdę. Okej. Co ja chciałem? Bonfense. Tu będzie przerąbane. Ej, da radę jakoś tutaj te kamienie, nie wiem, wysadzać, czy je po prostu rozpierdzielać? No bo no szkoda mi tutaj, zobaczcie. Ty no nawet w miarę, powiem wam, prosto, patrzcie. Jezu, jakim ja jestem architektem zajebistym. No przecież to jest... Tak fajny jak ja, to nie był nikt, ale chyba będzie długi odcinek, wiecie? Czy ja mogę tędy? Nie, nie mogę. Dobra, no co, no to zrobimy tak. O, w ten sposób. Bon, bon, fan. No dobra, to już się za bardzo podjarałem, ale okej, niech będzie. No i tu będzie kolejny. Taki trochę duży, bo to parking. Dobra, kochani, ja zakończę ten odcinek. Ja jeszcze sobie zrobię tutaj... Boże. Ja jeszcze sobie zrobię tutaj te boksy dookoła. I później pokażę wam mniej więcej końcowy efekt, jak to wygląda. Chyba, że...
Nie, dobra, jeszcze w następnym odcinku sobie zrobimy to razem. Nie, nie, nie. Chcę, żeby to jakoś wspólnymi siłami zrobić. Może akurat powiecie mi... Chociaż nie, ja to będę nagrywał pewnie pod rząd, tak więc... No, nieważne. Jeżeli się podobało, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i jeżeli uważacie, że film był na tyle zajebisty, żeby się pochwalić nim gdziekolwiek wśród znajomych, czy po prostu puścić dalej w świat, śmiało róbcie to, macie moje pozwolenie. I cóż, oprócz tego zapraszam na moje następne produkcje. Pozdro, Cheveral, hej, hej!